Przed godziną 12 na ulicy Aleja Grunwaldzka w okolicach pawilonu handlowego doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniosła 74-letnia mieszkanka Sieradza. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 29-letni kierowca ciężarowego Renault podczas wykonywania manewru cofania potrącił przechodzącą obok pojazdu kobietę. Na miejscu zostały wezwane służby ratunkowe. Niestety, mimo wysiłku służb medycznych, kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci z udziałem technika kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, przesłuchali świadków oraz zabrali wszystkie ślady związane z tym wypadkiem. Policjanci zbadali również stan trzeźwości kierowcy. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury rejonowej w Sieradzu.